Hello! Witam w drugiej części pielęgnacji 40, czyli kobiet w wieku 40 plus, w wieku eleganckim. Jeśli nie oglądałaś pierwszej części, to koniecznie obejrzyj, ponieważ tam mówię o takich ogólnych zasadach, jeśli chodzi o pielęgnację. Mówię również o pielęgnacji od wewnątrz, ponieważ ona jest równie ważna jak ta pielęgnacja zewnętrzna. A jeśli obejrzałaś, no to ciąg dalszy. Jeszcze raz chciałam tylko przypomnieć, że. Ty masz wpływ na to, jak wygląda Twoja skóra. Nikt inny, tylko Ty. Jeśli dzisiaj patrzysz na siebie w lusterko i masz w swojej cerze dużo do zarzucania, no to niestety jest to wynik braku Twojej pielęgnacji lub złej pielęgnacji w latach takich wcześniejszych. Natomiast jeśli chcesz za 10 lat wyglądać fajnie, to zacznij już dziś stosować te rytuały, o których Ci będę dzisiaj właśnie mówić. Krok pierwszy. Oczyszczanie. Kobietki. Bez względu na to, o której wracacie z imprezy, nawet gdybyście wróciły na czworaka, yy, zawsze demakijaż to jest podstawa, w ogóle oczyszczanie. Ja już dam no już chociaż jeden jakiś krem na twarz, ale oczyszczanie skóry. Dlaczego? Dlatego, że skóra podczas snu się regeneruje i to, co mamy na twarzy, to to się chłania i, no, słuchaj, no, makijaż, wiadomo, że jest jakiś są tam jakieś jeszcze brud na tym, no bo to tutaj się kurzy, a jak to była impreza, to najprawdopodobniej gdzieś jakiś taniec, jakiś pot i tak dalej, i tak dalej. To tak nie fajnie wygląda, po prostu to trzeba zmyć. Do demakijaż używam, do demakijażu oczu używam produkty Now Age. Aha, jeszcze ważna rzecz. Ja bardzo zwracam uwagę na jakość produktów. Jeśli Trafiłaś na ten film z jakiegoś innego powodu, to musisz wiedzieć, że ja jestem konsultantem Oriflame i od lat używam kosmetyków Oriflame i zawsze stawiałam na jakość. Wybrałam tę markę ze względu na to, że tam są produkty przebadane klinicznie, szczególnie serię no Age, są przebadane kliniczne, firma, która ma własne laboratoria, własne fabryki, yy, nigdy ta firma mnie nie zawiodła i moja wrażliwa skóra, ponieważ ja mam skórę tłustą, bardzo wrażliwą, yy, moja skóra Pięknie przyjmuje i wchłania te produkty bez żadnych takich efektów, skutków ubocznych. Ja nigdy nie podrażniłam sobie skóry jakimkolwiek kosmetykiem Oriflame. Co by nie wypuścili, wszystkie produkty mogę stosować. Z mniejszym lub większym, bardziej lub mniej, wybieram oczywiście te, które zdecydowanie bardziej służą mojej skórze. Natomiast nigdy ta firma mnie nie zawiodła, więc tego tak razu. Zawsze stawiłam na jakość kosmetyków. Od lat. I jeśli chodzi z katalogów Oriflame, również wybieram zawsze te, które są najwyżej, które są najlepsze, najbogatsze w konsystencji, najbardziej odżywcze. Ja nie żałuję kasy na pielęgnację. I tutaj jeszcze właśnie teraz mi się przypomniała taka fajna moja rada. Kilkanaście chyba lat temu od mojej ówczesnej kosmetyczki, do której chodziłam, Usłyszałam taką radę i nie wiem, być może jeśli mnie ogląda Pani Aniu, po prostu ja Ci dziękuję za tą, za tą radę. Pani Ania powiedziała mi, mówi do mnie tak. Pani Bożena, y, ciuchy można wymienić, włosy można ufarbować, obciąć, zawsze coś można zrobić. Y, natomiast twarzy Pani nie wymieni. Y, i to sobie tak uświadomiłam właśnie, że faktycznie twarz jest ze mną zawsze. Jeśli ja z Tobą rozmawiam, cały czas patrzysz mi na twarz. Tak? Więc to jest nasza wizytówka. Tu mogę mieć zwykły t-shirt, zwykłe jeansy, buty nawet, jak będą brudne, to nawet nie zwrócisz na to uwagi czasami, tak? Bo patrzysz mi w oczy, kiedy ze sobą rozmawiamy. Patrzysz mi na twarz, kiedy ze sobą rozmawiamy. Nie patrzysz mi na buty, tylko patrzysz mi w oczy, tak? Więc ta rada spowodowała, że ja od ta, dawniej dawna zaczęłam inwestować właśnie w swoją twarz i, i dzisiaj myślę, że ona mi odpłaca właśnie tym. Więc to tak Ci chciałam powiedzieć, że produkty, które ja będę dzisiaj polecać, może do najtańszych nie, nie należą, ale no właśnie, warto jest zainwestować w to. Poza tym zawsze warto jest zapisać się do klubu Oriflame. Jeśli jeszcze nie jesteś w Oriflame, na dole będziesz mieć w opisie Link do filmu, gdzie możesz się albo zarejestrować, albo w ogóle kupić sobie, e, kupić sobie te produkty. Natomiast rejestracja powoduje, że masz 20% taniej produkty. Skontaktuj się ze mną, to najwyżej cię zapiszę. Natomiast e, wracając do oczyszczania. Oczy zmywam tym produktem. To jest żel do demakijażu oczu. To jest żel, który przy okazji jeszcze odżywia moje rzęsy, odżywia moje brwi, więc one bardzo fajnie rosną. Bardzo, bardzo go lubię. Przez to, że to jest żel, nie dostanie mi się nigdy tam nic do środka, więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Następnie po demakijażu jest, znaczy demakijażu oczu, jest oczyszczanie. To jest nowy produkt z Oriflame, To jest produkt, który mm, wszedł w katalogu. On ma swoją premierę w katalogu 2 2020 roku. I to jest olejek do demakijażu. Czyli bardzo świeży produkt. Od kilku, dwóch czy trzech tygodni go raptem używam. I teraz tak, to jest olejek, który bardzo ładnie rozpuszcza, nie, tu, rozpuszcza właśnie to sebum, cały ten makijaż, który mam, i pod ciepłą bieżącą wodą zmywam. Czasami robię podwójnie, jeszcze raz nakładam olejek na dłonie. I uwaga, nie trzeba, bo to nie jest produkt, który się pieni. Tego, nie, tego nakładamy tylko troszeczkę. Roz, dosłownie kropla wody rozmasowuję na twarzy, nakładam na twarz delikatnie, to się tak, takie mleczko, taka delikatna pianka zrobi, no i właśnie później spokoję wodą. Następnie oczyszczam twarz, raz jeszcze myję twarz. Tym produktem, znowuż, który jest w zestawach Now Age. Ten produkt albo używam z Optimal, tego niebieskiego do skóry mieszanej, no chyba tych dwóch, jeśli chodzi o. Aha, jeszcze z tej serii, z tej serii wcześniejszej też mam jeszcze żal, a nawet nie przyniosłam sobie tutaj, to więc czasami z tej korzystam. Ale w każdym razie wszystko jest w granicach marki Oryflame. Więc tu mam oczyszczanie. I teraz tak. Jeśli używasz tego produktu do oczyszczania skóry z zestawu Nofage, to nie trzeba już tonizować skóry. Ale ja jestem starej daty, że tak powiem. Ja jestem tak przyzwyczajona do toniku, że ja używam toniku. I jakich toników używam? Teraz dwa katalogi były na wyprzedażach. Toniki, te stare toniki z Nofage, ja je kupiłam. Po prostu ten z kwasami, po prostu kocham. Moja skóra jest po prostu cudowna po nim. I szkoda, że firma go wycofała. Naprawdę bardzo szkoda, no ale dobrze, muszę znaleźć jakieś zastępstwo, więc zastępstwem jest tonik z Royal Velvet. Naprawdę, dla mnie to jest, tonik musi być. Następnie jeszcze po tych już, po tym toniku nakładam emulsję. Ta emulsja, ona była w sprzedaży online, natomiast oficjalnie w katalogu ma swoją premierę w katalogu 3 2020 roku. To jest emulsja do twarzy. Ja jeszcze do niej wrócę, jeszcze o niej będę mówić, bo to jest nowy produkt, rewelacyjny. Jeśli masz skórę wrażliwą, to to jest produkt, który świetnie uspokaja skórę. Bardzo fajnie. Ja wiem, że tego w katalogu właśnie nie jest napisane, że on uspokaja, a nie wiem dlaczego, po prostu moja buzia, jak jest zaczerwieniona, to ona tak fajnie właśnie się uspokaja. Ale to jest produkt, który zwęża pory, wygładza, super nawilża. Naprawdę esencja jest po prostu the best. Zresztą ja dużo dzisiaj będę mówiła o kosmetykach, które są the best, ponieważ no jak kocham markę Novage, po prostu uwielbiam. Ale dobra, lecimy dalej. Jak ustonizowałyśmy, nałożyłyśmy tą emulsję, następnie nakładamy serum. Proszę bardzo. O, słuchajcie, ja pokazuję akurat serię Ultimate Lift. Serię dedykowaną typowym kobietom po 40 roku życia. I co, seria, co ta seria robi? Oprócz tego, że walczy ze zmarszczkami oczywiście, to ona jeszcze bardzo fajnie podciąga, liftinguje nam twarz. Dziewczyny, naprawdę mnie osobiście bardzo, bo ja już miałam tutaj kąciki oczu takie bardzo opadające, o, o. I, i, i odkąd używam tej serii, używam tego kremu, to tutaj mi się te kąciki, to, to czuję jakby się zliftingowały te powieki, to bez dwóch zdań, słuchajcie jest to zasługa tego kremu, to jest, gdybym miała oceniać, który krem z firmy Oriflame jest najbardziej liftingujący i to gołym okiem widoczny, zresztą są testy kliniczne, więc to musi działać, czy chcą czy nie, to jest absolutnie najlepszy krem na lifting powiek, po prostu no nie ma innego. Natomiast mam oczywiście inne produkty, które Wam za chwileczkę polecę. Bardzo fajnym jest Time Revenge z Tense. Oficjalnie w katalogu jest on dla osób 55, ale ja przy moim roczniku 73, no, ja jestem taka, że ja lubię kupować kosmetyki troszeczkę wiekowo wyższe, i traktuję je jako kurację. Czyli kupuję jedną sztukę. Przez tam półtora miesiąca czy tam dwa miesiące używam, w zależności od tego, ile starczy. I ja po prostu pójdę, wyrzucam. Znowuż wracam do kosmetyków z mojego rocznika, że tak powiem. Słuchajcie, to jest krem, który jako pierwszy raz, teraz, właśnie, w tej chwili używam właśnie tego kremu. I to jest krem, który po raz pierwszy używam, i on ma rewelacyjną konsystencję. Ona, on ma taką. Zresztą, on jest właśnie dla kobiet w okresie menopauzalnym. I on, ma, on jest taki gęsty, taki. Słuchajcie, widać, że tam jest tych składników odżywczych naprawdę bardzo, bardzo dużo, ponieważ to można poznać właśnie po konsystencji produktu. Krem jest tak samo jak ciasto. Im więcej składników odżywczych. Tym jest lepszy, tak samo ciasto. Im więcej składników, tym wiadomo, że ono jest cięższe, droższe. I tak samo jest właśnie z kosmetykami. To, że cena, inaczej, na cenę kosmetyków wpływa jakość składników i ich ilość. I, i więc y, produkty nowe, czy może do ta, najtańszych nie należą, aczkolwiek ja. Osobiście uważam, że one są tanie. A dlaczego? Dlatego, że ja porównuję te, sery, te produkty z markami selektywnymi. Więc jeśli ja pójdę do jakiejś mm, ekskluzywnej drogerii i zobaczę marki typu Lancome, typu Clinique i, i tego typu, no to sorry, ale tam jeden produkt kosztuje tyle, co tutaj cały zestaw Now Age. Więc pamiętajcie, że za każdym razem, jeśli mówię o Now Age, to mówię to. To tak, jakbyście na, wzięły ten produkt z półki, właśnie typu Lancome, Clinique, Dior i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta marka, jeśli chodzi o, to jest ta jakość, jeśli chodzi właśnie o mm, marki. Chyba dobrze powiedziałam. No dobrze. Krem pod oczy numer dwa. Ja tutaj mam nowy, ale pokażę Wam, ponieważ ja sobie właśnie w zapasie, ja sobie nie żałuję, w ogóle, dziewczyny, ja sobie nie żałuję kremów pod oczy. Sorry, ja tego walę, I ja Wam powiem, dla mnie o, ja tyle kładę kremu pod oczy. Ja wiem, że niektóre z Was to by z tego zrobiły dwie porcje, a ja to jest porcja na jedno i na drugie oko i to jest wcale taka naprawdę niemała, bo czasami potrafię więcej, w zależności od tego, jak tam moja skóra wygląda. Bardzo fajnym, Produktem również pod oczy jest Serie Diamonds. Bardzo go lubię, ponieważ on ma znowu takie drobinki rozświetlające, więc on bardzo fajnie, szczególnie na dzień, bardzo fajnie właśnie jest taka gra świateł. Dzięki temu nie ma efektu, no nie będziecie widziały, że ja mam zmęczone albo podpuchnięte oczy na przykład, tak. Więc to jest również bardzo fajny produkt i zarówno ten Diamond jak i e, Time Reversing są z atomizerkiem, więc e, jeśli lubicie, nie, nie lubicie wkładać palca do słoiczka, no to to są właśnie kremy idealne dla Was. Naprawdę możecie śmiało, śmiało sobie tutaj e, przetestować, porównać. Następnie mamy krem pod oczy. Miałyśmy serum. To teraz krem na dzień lub na noc. Ja, oczywiście, wybieram tak jak wspomniałam: no, tylko Nowej, czyli tylko Ultimate Lift. Krem na noc, proszę bardzo, krem na dzień. Jeśli masz troszeczkę mniej lat i uważasz, że nie potrzebujesz produktów liftingujących. To polecam ci Ecolagen. Yy, możesz również sięgnąć po True Perfection, ten dla dwudziestolatki. Czym one się różnią? Tym, że True Perfection jest dla osób, które mają suchą skórę, poszarzałą, yy, zmęczoną. O, tego typu. Yy, ekolagen jest dla osób, które chcą walczyć ze zmarszczkami, czyli po prostu nie podoba im się to, że ta skóra jest sucha i ma zmarszczki, natomiast Ultimate Lift liftinguje i walczę ze zmarszczkami, do tego powiedziałabym, że już jest lekka pielęgnacja przeciwprzebarwieniowa. i co jeszcze? No oczywiście wszystkie te serie super nawilżają, wygładzają skórę, to bez dwóch zdań. Jeszcze jest seria Time Restore i to jest seria, która już że tak powiem ma wszystko. Czyli yy, działa uenerniejąco, liftingująco, wygładzająco yy, i jeszcze do tego poprawia gęstość skóry. Yy, I ona już typowo yy, z przebarwieniami też yy, yy, wspomaga przebarwienia. Jest jeszcze seria Bright Sublime typowo na przebarwienia. To już jest naprawdę dla tych osób, które mają duże przebarwienia i chcą się ich pozbyć. Ja osobiście stosuję Ultimate Lift. Wypróbuj serię, znajdź serię dla siebie. Jeszcze ważna rzecz, o której nie powiedziałam wcześniej. Jeśli nie znasz swojej cery, nie wiesz jaki masz poziom nawilżania, poziom elastyczności, jak wyglądają Twoje pory i tak dalej i tak dalej. Omów się na komputerowe badanie API. Nasi dyrektorzy na terenie całej Polski mają takie sprzęty. Można się umówić z liderem, z dyrektorem takiej grupy czy też no nie wiem jak to się u innych odbywa. Ja może powiem u nas. Wszystkie moje osoby, które są menedżerkami, umieją, umieją, umieją no, jakoś tak um, robić badanie urządzeniem API. Ja również, więc obojętnie z którą z dziewczyn, ewentualnie ze mną, możesz się umówić i wtedy będziesz wiedzieć, jaki masz rodzaj cery, jaką masz skórę, w jakiej kondycji, będziesz wiedzieć, jakie masz parametry, jeśli chodzi o głębokość zmarszczek, o wielkość porów, nawilżanie, elastyczność, poziom melaniny, yy, poziom wrażliwości yy, i jeszcze coś, czegoś jeszcze nie powiedziałam: głębokość porów, wrażliwość. No, nie wiem. W każdym razie, że jest 7 tych, para, 7 tych parametrów. A, jeszcze sebum jeszcze sobą, tak? Czy masz skórę suchą, tłustą, mieszaną, jeszcze to Ci sprawdzimy, więc umów się, jak nie wiesz, który zestaw sobie dobrać, ewentualnie w ogóle nie wiesz, który produkt sobie, jakie produkty sobie kupować. To to jest taka pielęgnacja podstawowa, natomiast teraz będę Ci mówiła o tym, jak Jakich narzędzi jeszcze używam i jakie produkty, z jakich produktów korzystam, jakie produkty używam raz, dwa razy w tygodniu. I teraz produkty, które używam raz na jakiś czas. To nie jest codziennie, systematycznie, ale dziewczyny, pod oczy rano, kiedy oczywiście mam czas, i oczywiście, wtedy, kiedy chcę fajnie wyglądać, bo na przykład mam jakieś, nie wiem, jakąś konferencję, coś tam się dzieje, gdzieś mam jakieś wyjście yy, i chcę fajnie wyglądać, to wtedy, yy, pod oczy, to wtedy, pod oczy yy, stosuję sobie kompresy. I teraz, yy, pokażę Wam produkt yy, nie z firmy Oriflame, Mianowicie, yy, jest to produkt, który zakupiłam w kwietniu tamtego roku. Podczas rozmowy z głównym makijażystą tej marki, a mianowicie jest to produkt Laur Mercier, to jest to produkt naprawdę drogi. Znaczy według mnie za drogi może tak. Może on nie jest taki spektakularnie drogi, tam ja za niego dałam chyba 160 zł. Ale drogi jak na no w ogóle to samo on tak samo działa jak ta emulsja, z tym że jak kupowałam ten i jeszcze wtedy nie było esencji u nas w Oriflame, więc dzisiaj wiem, że mam zastępstwo i będę stosować, bo stosowałam już tą esencję. Natomiast wtedy nie wiedziałam. I ten wizerzysta tej marki powiedział mi, że jest to świetny produkt, właśnie, żeby zrobić sobie kompresy z rana. Mówi on tak fajnie, że pani tą skórę wokół oczu, nie, w ogóle nie będzie pani miała zmarszczek. Myślę, sobie biorę. To ja to przetestuję. Co Ci kupiłam, faktycznie produkt jest bardzo, bardzo fajny, ale tak jak powiedziałam, dokładnie tak samo dzisiaj działa nasza esencja, bo to jest właśnie nic innego jak esencja nawilżająca, hmm, więc ja ten produkt, hmm, nawilżam nimi płatki, teraz uwaga, pokażę Ci płatki, nie te takie normalne płatki, ponieważ one są grube i wtedy bardzo dużo płynu, że tak powiem, bardzo dużo produktów te płatki wsiąka, tu są takie płatki piunka, poczekajcie... Pyongkangul, proszę bardzo. Ja je kupiłam przez internet w jakiejś azjatyckiej. To są koreańskie płatki. Czym one się charakteryzują? Tym, że one są mega cieniuteńkie. One są, zobaczcie, to są takie płatecze. Cieniuteńki jak nie powiem co, jak kartka papieru dosłownie prawie. A, a dość e, nie rozciągają się tak mocno. I ja namaczam tą część, tą tylko połówkę, i sobie przyklejam, o, tutaj tak, o, i sobie tak, tak, z jednej strony, i to samo robię z drugiej strony, bo mam dwa, tak, nakładam sobie dwa, i na przykład e, po tym, jak nałożę tonik, jak nałożę tonik, jak nałożę esencję, to nakładam właśnie to i w tym czasie, nie wiem, myję zęby, balsamuję ciało na przykład. Nie wiem, to 2-3 minuty, może 5 trwa, różnie, w zależności od tego, jak mam. A jeśli nie mam czasu na to, żeby w ogóle położyć płatki, bo czasami się też tak zdarza, to po prostu na dłoń biorę kilka kropel tego produktu, tej esencji, i wklepuję sobie tylko tak, chociaż trochę. No mówię, nie zawsze, nie zawsze jest czas. Fantastyczne płatki do różnego rodzaju kompresów właśnie, one są niedrogie, ja za całe opakowanie, w którym jest bodajże tysiąc, jakoś tak chyba, już nawet nie wiem ile tutaj jest tych, ale jest sporo tego, naprawdę to, to nie, tysiąc to może przesadziłam, no nie wiem, w każdym razie jest, jest, jest ich mnóstwo, e, zapłaciłam chyba 16 złotych i mam już to z, chyba z 8 miesięcy jak nic więc naprawdę, naprawdę raz na jakiś czas warto sobie takie kompresiki zrobić i to stosuję tak jak Wam powiedziałam wtedy kiedy naprawdę potrzebuję, więc śmiało esencję możesz, to jest właśnie fajne no na tyle Patent i bardzo jestem wdzięczna temu panu wtedy, że mi coś takiego polecił. Ja nawet nie przypuszczałam, że, że tak można sobie zrobić. A faktycznie powiem wam, że skóra natychmiast jest nawilżona. A jak jest skóra nawilżona, to ona jest od środka, te drobne zmarszczki są wypchnięte i naprawdę nie widać zmarszczek. To, to trzeba przyznać, że to jest fajny patent. Następnie, jak nałożę serum, nałożę krem, to. Używam takie narzędzie, ta na, to ja nawet nie wiem jak to się nazywa, nie wiem masażer do twarzy chyba tak, nawet, nawet nie wiem. W każdym bądź razie, to też opowiadała jedna taka youtuberka, która to produkuje i e i ona pokazywała na filmie, to w ogóle ta pani, która to produkuje, o której mówię, jest makijażystką naszych polskich aktorów, takich naprawdę bardzo znanych i ona opowiadała właśnie, jak ona zawsze przed makijażem, makijażem tym aktorom chce tak trochę, wiecie, poprawić wygląd i zawsze stosuje właśnie masaż ten. I ona opowiadała, że jest to absolutnie prawdą, znowuż, bo ja to, bo ja to na sobie przetestowałam, że jak robimy ten masaż? Ja teraz będę patrzyła tu w podglądzie. Ten masaż robię sobie, jak już mam te kremy, wszystkie, nie żaden makijaż, tylko kremy. Robię w ten sposób, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć tutaj, bo to mm, chodzi o przetransportowanie limfy na zewnątrz. I tutaj za każdym razem tą limfę trzeba odprowadzić w dół i znowuż raz, dwa, pięć. Tu, później tym małym możecie pod oko, na powieki. Za każdym razem trzeba też tą limfę odprowadzić. Później sobie tą lwią zmarszczkę też masujecie do góry. Nie w górę-dół, tylko za każdym razem do góry. Następnie czoło od środka również. I e, zapewniam Was, bo ta e, Pani też tak powiedziała, gołym okiem jest widać różnicę. Jak zrobicie sobie pierwszą część... To widać, że jest owal twarzy uniesiony do góry, a ten taki troszeczkę opadnięty. No to, to są takie widoczne, minimalne, ale widoczne gołym okiem różnice. Więc stąd wiem, że ten masażer naprawdę działa. Poza tym, mówi się też o tym, że w ten sposób wtłaczamy też te składniki odżywcze w głąb naszej skóry. Ja wiem, czy tak jest, natomiast masaż na pewno odprowadzający limfę, na pewno bardzo fajnie e, to działa. E, więc tyle, jeśli, czasami zrobię sobie na wieczór też tym masażerem, ale z reguły robię go rano, najczęściej robię, robię rano. Natomiast wieczorem zawsze podczas nakładania produktów robię sobie masaż twarzy. I teraz jeśli chodzi o ten masaż twarzy, znowuż zapewniam Was, że to działa, ponieważ jak byłam w Monako e, i byłam, Moją ym, towarzyszką, yy, moją współlokatorką była Viola. I Viola jest kobietą yy, plus minus yy, z mojego rocznika, moje pokolenie. Yy, I Viola zauważyłam już podczas pierwszego wieczoru w łazience, miałyśmy przepiękną łazienkę słuchajcie i Viola też sobie tutaj jakiś tam masaż inny wykonywała niż ja, ale nie szkodzi ale ona celebrowała po prostu te, tą pielęgnację, czyli dokładnie to co mówiłam Wam w odcinku numer jeden że warto jest nauczyć się celebrować właśnie tą pielęgnację żeby to nie był przymus, tylko taka celebracja żeby wiecie, teraz macie tą chwilę te kilka minut dla siebie i właśnie, no, Wiola również, że zdrowo się odżywia, również aktywność fizyczna, i było widać, ponieważ ona naprawdę, no, z tego co mówiła, jest babcią, a w ogóle po jej twarzy w ogóle nie było widać, że to jest osoba, która, no, ma już wnuki. Więc naprawdę, naprawdę wiem, że te masaże działają, bo już widzę nie tylko po sobie, ale również po moich koleżankach. No dobrze. Następnie, co jeszcze raz na jakiś czas robię? Raz na jakiś czas na pewno polecam Wam nałożenie sobie maski na noc. Maski na noc Nowa Age to jest maska o tyle fantastyczna, jeśli na przykład idziecie spać o drugiej w nocy albo w ogóle czujecie, że skóra macie zmęczoną, to to jest maska, którą nakładacie na sam koniec pielęgnacji, czyli nakładacie te wszystkie warstwy, te kremy, to wszystko i na sam koniec nakładacie właśnie ten... Tą maseczkę, po prostu rewelacja. Ja jestem no, na drugi dzień faktycznie tutaj się mówi o tym, że to jest 8 godzin snu słoiczku. Faktycznie no bomba. Raz na jakiś czas również nażywam, nakładam, przynajmniej raz w tygodniu maskę nawilżającą. I tutaj jakiś czas temu kupiłam maskę z awokado, maskę firmy Kills. Maska nawilżająca to jest bardzo fajna maska, ale cholernie droga i według mnie to jest przereklamowany produkt. Dlaczego? Dlatego, że taki sam efekt mam jak nałożę maskę z Optimalsa, a jest 7 razy tańsza na przykład. Dokładnie ten sam efekt na naszej skórze, nawilżona, sprężysta skóra jest, czy nawet jak kupicie z Love Nature maskę tą z pszenicy. Dokładnie tak samo, efekt będzie nawilżenia, więc no zużyję to, oczywiście, że zużyję, ale nigdy więcej tego nie kupię, no wiecie, czasami jak się wejdzie, człowiek się da namówić e, panią konsultantkom, które tam pracują, no więc... Ja czasami też się poczuwam tak, bo wiem, że jeśli ktoś dużo czasu poświęci, ze mną rozmawia i, i widzę, że dziewczyna się stara i chce mnie przekonać, no to czasami mówię, dobra, no zawsze jeśli już, to zauważcie, że kupuję produkty, których firma Oriflame nie ma w swoim portfolio, tak? no bo akurat maski z awokado nie ma. No okej, okay, jest maska nawilżająca, no to jest zdecydowanie przereklamowany produkt i, i na pewno go już nigdy więcej nie kupię. Yy, ale ta maska równie dobrze, bardzo fajnie Wam nawilży skórę, więc warto jest zwrócić na nią uwagę. Raz na jakiś czas również nakładam na swoją piękną buzię kapsułki Now Age albo serum z Royal Velvet też w kapsułkach. Nie, tutaj tak wam ładnie pokażę. Zobaczcie, jakie w ogóle pięknie wyglądają. To jest naprawdę słuchajcie, to są tak ekskluzywne, tak piękne opakowania, że po prostu umierciał. I to, te kapsułki wyglądają w ten sposób. Zobaczcie, jedna i druga Obojętnie, znaczy tutaj mamy olejki, a tutaj to jest serum, to i, więc one różnią się swoim składem. Ale zasada jest taka sama: urywamy łapek i nakładamy. Nakładamy, słuchajcie, zawsze ja osobiście nakładam już po, tak na koniec. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tu są olejki, no to znacie zasadę, że olejek zatrzymuje wodę. W skórze. To jest tak jakbyście, nie wiem, do szklanki nalali trochę y, oleju. To olej będzie zawsze pływał na wierzchu. I tak samo jest tutaj. Ten olejek z tych kapsułek przytrzymuje nam wodę w naszej skórze. Y, I dzięki temu buzia nam się, nam się nie przesusza, ona jest y, super nawilżona. Więc y, ja osobiście z racji tego, że mam skórę tłustą, nie stosuję tego codziennie, ale jeśli masz skórę suchą, to y, polecam Ci y, codziennie. To serum fantastycznie się sprawdza przy trądzikach różowatych znowu, czyli to serum z Royal Velvet. Proszę bardzo, to serum świetnie się sprawdza właśnie przy trądziku różowatym, w ogóle przy skórze wrażliwej. Zresztą to tak samo. Wszystkie te produkty, o których mówię, to są produkty, które może, może stosować skóra wrażliwa również, ponieważ ja takową posiadam. Ja mam nawet bardzo wrażliwą skórę. Więc kapsułki. Co jeszcze mam? Aha, serum. No bo, dziewczyny, właśnie, pamiętajcie, nasza twarz kończy się tu, tu, jak mamy biust, tak? Dekolt, szyja, to wszystko trzeba e, e, nawilżać, to wszystko trzeba regenerować. No i firma Auria kilka katalogów temu wypuściła serum do, do, de, e, do e, dekoltu i e, biustu, e, do dekoltu i szyi, biustu, tak, biust, nie, na, e. Po głowie chodzi. Do szyi i dekoltu. Bardzo fajnie unierdnia. Nasze klubowiczki już przetestowały. Bardzo dużo pani sobie chwali ten produkt. Również widać gołym efektem. Pamiętajcie. Nov Age. To są testy kliniczne. Jeśli w katalogu macie napisane, że ym, jakieś tam działanie i po iluś tam tygodniach stosowania taki efekt będzie, to uwierzcie mi, zapewniam Was, że taki efekt otrzymacie. Oczywiście pod warunkiem, że systematycznie stosujecie produkt. Bo jeśli on stoi na półce, no to niestety on nie działa. On działa tylko wtedy, kiedy wklepiejemy go w skórę. No dobra. Zastanawiam się, czy tu wszyscy. Maska na noc, tak. I absolutnie na koniec. Aha, jeszcze są takie gadżety jak szczotki. Ja swoje szczotki te Skin Pro dałam do biura, zaniosłam do biura, żebyście mogły oglądać i testować. Natomiast był taki okres, że ja często je stosowałam. I co jakiś czas faktycznie też sobie oczyszczam twarz właśnie tymi szczotkami. Szczególnie ta skin pro, ona jest o tyle fajna, że ma jeszcze masażer. Więc też jeszcze sobie możecie właśnie wymasować buzię. No i słuchajcie, zupełnie na koniec. Zupełnie. Produkt, który absolutnie, gdybym miała wybrać z tych wszystkich tylko jeden. Aczkolwiek nie, to jest niemożliwe jeden. Chyba z 5. Ale w ogóle sobie nie wyobrażam mojej pielęgnacji bez tego zestawu to jest po prostu y, dwustopniowa akuracja odmładzająca, czy tam jak zwał y, ja to tak nazywam y, serum y, słuchajcie nie ma takich słów, którymi opisałabym ten produkt po prostu y, to jest produkt składający się z dwóch y, ja, ja zresztą słuchajcie na YouTubie mam Produkt, cały film poświęcony temu produktowi, więc ja tutaj nie będę ci tego omawiać. Znajdź sobie ten film, a może w opisie dodam jakiś link. Natomiast to jest produkt, któremu poświęciłam 10 czy 15 minut filmu, więc nie będę ci opowiadać. Natomiast to jest produkt, który zdecydowanie najbardziej odmładza moją skórę. Efekty są natychmiastowe, więc jeśli chcecie wyglądać fajnie, bo macie jakieś wesele, nie wiem, jakąś taką ważną uroczystość, to to jest produkt absolutnie obowiązkowy i to stosuję raz w tygodniu, przez miesiąc. Ja wiem, że producent nakazuje zrobić przerwę. Ja robię przerwy, powiem Wam szczerze, tylko dwa tygodnie, może trzy i wracam do tego. Dlatego, że ja nie mogę peelingu mechanicznego i brakuje mi takiego produktu znaczy nie, no, brakuje, no, jest y, peeling, o jest peeling enzymatyczny on też jest świetny y, nie mogę powiedzieć, że nie, ja się pomiędzy nim ratuję oczywiście, natomiast y, no to jest zdecydowanie lepsze, to bardzo dobrze złuszcza moją, na skórę, bardzo ładnie od, odsłania moją skórę, bardzo ładnie ją jakby Wam to powiedzieć y, zrzuca z niej tą, tą szarość, tą ziemistość no po prostu to jest y, absolutnie najlepszy produkt y, w całym portfolio Oriflame według mnie. Y, ale no trudno mi jest powiedzieć, że to, bo, bo wiadomo że, że każdy z tych produktów ma inne zastosowanie, tak? Ten też ma inne, ale naprawdę, jeśli jeszcze nie używałaś kapsułek, to koniecznie sobie, koniecznie sobie kup. No jak widać 34 minuty, no niestety ten drugi odcinek też był długi, ale yy, no niestety tego wszystkiego tyle było. Wiadomo, że pokazałam Ci tylko te produkty, do których ja używam, ale zachęcam Cię na przykład do tego, żeby w ogóle yy, kupić sobie również z tej serii yy, kremy na dzień i na noc, ponieważ ja yy, lubię te produkty, ale... Aż tak bardzo nie przypadły mi do gustu jak chociażby seria Royal Velvet na przykład, bo Royal Velvet częściej już kupię. Natomiast one bardzo dobrze się sprzedają. Są panie, które są zakochane w tych produktach, więc przetestujcie sobie Diamonds. Tutaj jeszcze mam balsam wygładzający z Royal Velvet. Balsam, który stosuję zamiast kremu na dzień. Pamiętajcie, że jak już, to yy, zamiast tego kremu na dzień, ten krem na dzień jest o tyle, że on, ma, on daje bardzo duży efekt blur, a ja nie zawsze, ja mam skórę tłustą i ja nie zawsze tego efektu oczekuję. No wiecie, to zależy od dnia, co ja tam mam w planach. Nie zawsze tego efektu oczekuję, więc jeśli nie chcę yy, aż tak błyszczeć, to wtedy właśnie ten... Yy, ten, to jest serum, które możemy stosować jako maskę, jako bazę pod makijaż na, na różne sposoby. On, on bardzo fajnie wygładza skórę, bardzo fajnie nawilża i przy tym jest bardzo przyjemny zapach. Zresztą w ogóle te kosmetyki, ja to jestem w nich zakochana, słuchajcie, naprawdę bardzo fajny produkt również jeśli jeszcze sobie nie kupiłaś to zaryzykuj pamiętaj już na koniec tylko Ci powiem, że pamiętaj, że jeśli wybierasz Oriflame to zawsze produkt możesz zwrócić więc o tyle jest super że jest to zawsze no zawsze wiesz, że będą to dobrze wydatkowane pieniądze bo nawet gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu nie trafisz w kosmetyki no to firma Oriflame i tak Ci zwróci pieniądze, pamiętaj 30% produktu nie może być zużyte, więcej niż 1 trzecia produktu nie może być zużyta no i 10 dni masz na testowanie produktu. I, i jeśli tylko te dwie zasady, i dy, e, jeśli te dwie zasady y, zachowasz, no to y, Oriflame zwraca 100% pieniędzy. Strasznie się nagadałam długo, wiem, ale mam nadzieję, że był przydatny film. Oczywiście jeden albo drugi. Oczywiście możecie udostępniać. Będę nawet wdzięczna za udostępnianie. W związku z tym, że bardzo niesystematycznie nagry, nagrywam na YouTube, z tego względu, że y, na stronie na Facebooku Oriflame w Piotrkowie Trybunalskim co tydzień robię live'y, więc uważam to za zbędne i, i nie nagrywam, natomiast zachęcam Cię do subskrypcji, to wtedy będziesz wiedziała oczywiście no, pojawi Ci się informacja, że właśnie jakiś nowy film nagrałam. A dzisiaj wszystko i, i bardzo Ci dziękuję. Jeśli chcesz się podzielić, może Ty masz jakieś swoje produkty, o których chcesz mi napisać, to jak najbardziej jestem ciekawa. Zrób to pod tym filmem. A dzisiaj dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia, wszystkiego dobrego i, i życzę pięknej pielęgnacji. Rozkochaj się w pielęgnacji, ponieważ naprawdę to jest taka chwila, magiczna chwila dla Ciebie. Pozdrawiam, cześć.